Mazda 3. Cześć. Przejrzeliśmy twoje autko. I tak, jeśli chodzi o przód, to z przodu bardzo mocno, jeśli chodzi o zawieszenie, to z przodu bardzo mocno rozsypany jest prawy sworzeń wahacza. Ten. I łącznik stabilizatora. Jeśli chcesz wymienić, to daj tylko znać, czy chcesz wymienić tylko tą stronę, czy również po lewej, żeby było w komplecie. Nie ma takiej konieczności, tylko no można przypuszczać, że jeśli ten się uszkodził, no to w niedługim czasie z drugiej strony również może się rozsypać ten sworzeń i łącznik. Także daj znać, czy jedną stronę robimy tylko, czy obydwie. Jeśli chodzi o tył, to z tyłu jest troszkę więcej roboty w zawieszeniu. A, z hamulcami zaciski były w porządku, tylko tak, jarzma były wypiaskowane, zdemontowaliśmy zaciski, wypiaskowaliśmy jarzma, wyczyściliśmy klocki i daliśmy taki smar antywibracyjny do klocków. Natomiast jeśli chodzi o zawieszenie, to z tyłu tak, tuleje w wahaczach poprzecznych głównych, zewnętrzne, te, które idą tutaj do zwrotnicy, to one się rozsypują, to tutaj jest dramat. I wahacze poprzeczne krótkie są do wymiany po jednej i po drugiej stronie. To są te wahacze krótkie. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o zawias. Reszta jest sztywna, jest w porządku. Także daj znać, czy to robimy. Jeśli chodzi o koszt regeneracji maglownicy, to jeszcze go nie znam, bo jeszcze mi nie dali chłopaki znać. Zaraz ci wyślę koszt do tej pory, na tą chwilę, ile jest, a ty mi daj znać, czy robimy ten z przodu sworzeń z łącznikiem z prawej strony, czy tylko z prawej, czy z obydwu. No i z tyłu te wahacze krótkie i tuleje w wahaczach głównych. To na razie, hej.